weź swój krzyż. Ale swój krzyż, ty nie masz dźwigać krzyża Jezusa, bo każdy ma swój krzyż na swoją miarę i Pan Bóg wie, ile zdołasz udźwignąć, ale też da łaskę, nie? Że poniesiesz ten krzyż. Ale takiego gościa w studiu Świadectw, drodzy Państwo, to jeszcze nie było. Gość zupełnie nietypowy, ubrany, no sami Państwo zobaczą. Szczęść Boże, witam siostrę. Szczęść Boże, witam Siostra serdecznie. Magdalena jest tak. Naszym gościem. Siostro, o ile biały habit no, widziałam, znam, poznaję, o tyle zupełnie dużym zaskoczeniem jest dla mnie welon siostry i peleryna w kolorze czerwonym. Co takiego tu się wydarzyło, siostro? To Pan Jezus wymyślił ten strój. Pan Bóg tak jak w raju po grzechu pierwszych rodziców ubierał ich, żeby nie byli nadzy, prawda? Gałązki figowe, mówią, że był krawcem też. Tak samo w tym przypadku w dzienniczku siostra Faustyna zapisuje, że po modlitwie, kiedy leżała krzyżem w kaplicy, wracając do klęcznika swojego, zobaczyła Pana Jezusa, który stał przy jej klęczniku, trzymał na ręku białą szatę i czerwony płaszcz i czerwony welon. I zaczął ją w to ubierać i powiedział, ty będziesz nosić taki strój, ty i towarzyszki twoje. No i wyjaśnił, biała szata, czyli to jest to, co śpiewamy w gorzkich żalach, dla białej szaty, w którą był odziany, głupim nazwany. Czy jestem w stanie dla Chrystusa znosić no, zelżywości, uśmiechy, prawda, różne nazwania też, bo tak bywają. No a czerwony płaszcz to jest płaszcz, który narzucili po biczowaniu żołnierze rzymscy. I my właśnie planując no, ten płaszcz, też żeśmy szukały w źródłach, jaki ten płaszcz żołnierzy rzymskich był. I Pan Jezus mówi, że w niektórych tylko miejscach dosięgał kolan. Dlatego ta peleryna nie jest długa do ziemi, tylko jest do kolan, żeby no, odzwierciedlić i przypominać sobie codziennie, jak zakładamy prawda, welon, całujemy go, za jaką cenę zostaliśmy zbawieni, za cenę Jego krwi. A ludzie też kojarzą z patriotyzmem, że jesteśmy polskie siostry. Także to jest bardzo miłe. Czyli co to jest za zgromadzenie? Bo już wiadomo, że zgromadzenie, które związane jest z Jezusem Miłosiernym. Już wiadomo, że zgromadzenie, które związane jest ze świętą siostrą Faustyną. Bazujemy na dzienniczku. Na razie nazywamy się wspólnotą, gdyż zgromadzenie to będzie, jak będziemy miały prawa i będzie nas więcej. Jesteśmy wspólnotą Miłosierdzia Bożego dla zakonu Miłosierdzia Bożego, bo końcowo to ma być zakon klauzurowy, tak jak sobie życzy Pan Jezus poprzez Faustynę. Może się rodzić pytanie, tyle jest zakonów, zgromadzeń w świecie, ponieważ tylko Duch Święty wie, ile ich jest i po co jeszcze jedno zgromadzenie? Pan Jezus jasno powiedział Faustynie, że tęsknię, kiedy sakramentalnie zamieszkam w klasztorze Twym. I to jest dylemat, ponieważ rozstrzyga się, czy to ma być nowe zgromadzenie, czy to zgromadzenie, zespolenie świeckich, które nazywa się Faustinum przy Łagiewnickim Sanktuarium i też przy domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Istnieją wspólnoty świeckich dążące do doskonałości, czy też, ale to te słowa Pana Jezusa, kiedy sakramentalnie zamieszkam w klasztorze Twym, za życia Faustyny we wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia był Najświętszy Sakrament. Więc to nie chodzi, że ona miała żyć doskonale i w tym zgromadzeniu. To chodzi jednak o nowe struktury. Próby było bardzo dużo. I też zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, które założył ksiądz Sopoćko, też takie próby podejmowało. Też zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia podejmowało próby. Jedną z takich, też nazywam to próbą, jest dom w Świńcach Warckich, w miejscu, gdzie Faustyna została ochrzczona. Tam jest dom dwudzielny. Jedna strona jest dla sióstr apostolskich, a druga jest dla kontemplacyjnych. Ale tam są siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które się modlą i modlą się w intencjach Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Natomiast dla tego nowego zakonu Pan Jezus wyznaczył jasne cele. Pierwsze, uwielbienie Bożego Miłosierdzia, bo za mało uwielbiamy. I przede wszystkim to, co myślę, że jeszcze nieodkryte, my wchodzimy w to na rozważaniach, prawda, na adoracjach, zawierzenie Bożemu Miłosierdziu do końca i poznanie Boga Trójjedynego. Faustyna kochała Boga Trójjedynego. Mówi się, że jest Elżbieta od Trójcy Przynajświętszej, prawda, karmelitanka kochana. Faustyna też bardzo głęboko wniknęła w tajemnicę Trójcy Świętej. I to jest droga, która nam się otworzyła. I stąd w porządku dnia zrobiliśmy zmiany, że rano po mszy świętej jest medytacja godzinna, no więc ta medytacja zaczyna się od modlitwy Ducha Świętego. Godzina Miłosierdzia, wbrew pozorom, godzina poświęcona Bogu Ojcu. Bo On prosił, żeby ofiarować i to jest ta funkcja kapłańska,
ofiarujemy ciało i krew Jezusa Chrystusa Bogu Ojcu. Natomiast wieczorna godzinna adoracja jest no już Jezus Eucharystyczny, prawda? Także czcimy całą Trójcę Świętą, że nie tylko Faust się kojarzy właśnie z nowymi formami kultu, prawda? Z obrazem, z koronką, z godziną miłosierdzia. Natomiast Faustyna, bogactwo dzienniczka, myślę, że do końca świata się nie wyczerpie. Siostro, ale ja widzę, że siostra zafascynowana jest miłosierdziem, Jezusem miłosiernym, ale także tym, co płynie z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Tak. Ale jak siostra do tego doszła? Albo, przepraszam, inaczej, to jak Pan Bóg siostrę do tego doprowadził? On się upomniał o mnie i mu to wypominam, że nie ja ciebie wybrałam, tylko tyś mnie wybrał. Więc kwestia ślubów i tak dalej, to jest twoja sprawa. Twoja sprawa. Ja nie chciałam iść za tobą. Ja miałam inne plany, mąż, prawda, dzieci. Na początkuśmy planowali z narzeczonym 6, nie, potem może więcej. I potem Pan Jezus mi pokazał, właśnie kiedyśmy rozznawali, że jesteśmy w głębokiej przyjaźni, no i że są dwie drogi. I na jednej będę szczęśliwa i na drugiej. Dobra, tu małżeństwo, prawda, które się przygotowuje solidnie. No i ta 6 dzieci, czy tam więcej, nie zastanawialiśmy granic. A tutaj 100-krotnie więcej otrzymasz. I potem wie, no tak, no mąż nie zawsze będzie ze mną. Będą delegacje, będą wyjazdy, rozjazdy. Nie, no jeśli mąż, to chce, żeby był dzień i noc ze mną. Nie ma tak, nie? Jesteśmy jedno, więc... I to przeważyło szale, że Pan Jezus pociągnął, nie? Pokazał te drogi. I zostawiał zupełną wolność, nie? Nie czułam się zupełnie przymuszona. Byłam kompletnie wolna i kiedy wybrałam i podzieliłam się właśnie z narzeczonym, że no tak widzę swoją drogę życia, nie? Rozumiem, że narzeczony był bardzo zaskoczony. No bardzo zaskoczony, ponieważ myśmy się przyjaźnili długo, jeździli też na obozy studenckie razem, nie? Więc to już się człowiek inaczej zna, nie? Kiedy trzeba ognisko rozpalać, jak 3 dni leje deszcz, nie? Nad jeziorem. To były sytuacje takie rzeczywiście bardzo, bardzo sympatyczne. No i oczywiście tak, ręce... I długo myślałam, wie Boże, tylko żeby nie zaczął płakać, nie? Bo ja wtedy, co ja zrobię? No nie, powiedział, najważniejsze, żebyś ty była szczęśliwa. I to było bardzo piękne. No, żeśmy 2 miesiące, jeszcze był czas, że no czy będziemy, codziennieśmy się spotykali, nie? Jasne. Czy będziemy mogli bez tego żyć, nie? Ja, czy mnie tego nie będzie brakować, nie? Nie, i potem mówię, no to kiedy będziesz czuła, że się spotkamy, no to jeszcze wiadomo, że będziemy rozmawiać. No i po 2 miesiącach czułam rzeczywiście i to kolejne spotkanie było tak, jak na samym początku. Taka łaska była nieprawdopodobna, nie? Że my po tych latach przyjaźni mogliśmy już bez emocji, bez prawda, objęć ze sobą rozmawiać. Trudno. No trudno, ale to jest łaska, to nie moja zasługa żadna. Po ludzku absolutnie nie byłoby to możliwe. Tak. I potem po prostu zgromadzenie, którego ja nie znałam, nie? To były takie znaki, że dlaczego do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie kult jeszcze był zakazany, prawda? Była notyfikacja, która zabraniała kultu Bożego Miłosierdzia według form, które Faustyna mówiła. Zakłady, dla których siostry powstały, zakłady miłosierdzia, gdzie prostytutki zgłaszały się same i chciały się nawracać, prawda? Magdalenki, tak potoczono nas na zgromadzenia. Karitasowe zakłady były tylko dla dzieci upośledzonych. W Krakowie istniała też świetlica, bo zakład odebrano dla dziewcząt i państwo pozwoliło w klasztorze, żeśmy prowadziły świetlice dla młodzieży trudnej z ulicy. Przychodzili sami, prawda, chłopacy po wojsku, którzy nie mieli pracy i tak dalej, i myśmy im organizowali ten czas wolny. I wtedy pojawił się po prostu taki promyczek, święty Paweł VI, proszę sobie wyobrazić, umarł 6 sierpnia, a 15 kwietnia zdążył wydać dokument anulujący notyfikację. Że uważa się za te zastrzeżenia, które były w 1959 roku, za nieważne i w związku z tym jest zielone światło dla kultu. Siostro, ale siostra wspomina o takich znakach i o tym, że no właśnie, po ludzku cała masa rzeczy nie byłaby absolutnie tak możliwa. Jakie znaki Pan Bóg pokazywał siostrze? Jakie znaki Pan Bóg dawał siostrze, żeby dokładnie tę drogę, tę drogę wybrać? No może być mąż. Tak. Mogą być dzieci, może być zupełnie inne życie. Ktoś powiedziałby takie normalne, tak, a siostra wybiera takie nienormalne życie. Nie, uważam, że to jest życie bardzo normalne, dlatego że my już jako siostry jesteśmy znakiem przyszłego życia. I to jest takie fajne, że Pan Bóg jak gdyby etapami pokazuje, nie? Pociąga, ale pociąga całą istotę. Nie tylko, że prawda, moje ciało pociąga, że ja ślubuję czystość, prawda? Nie, pociąga całą istotę, duszę i ciało. I my znakiem właśnie, dlaczego jest ważny strój zakonny. Bo patrząc na nas, chcesz czy nie chcesz, myślisz, że jest inne życie. Że ty służysz czemuś innemu, komuś innemu, nie? I my już żyjemy tym życiem, jakie wszyscy będziemy mieć po zmartwychwstaniu.
prawda? Bo Pan Jezus mówi, nie będziecie za mąż, ani się żenić, ani za mąż wychodzić. I to jest radość niesamowita, tylko że za mało jest świadectwa, za mało jest uśmiechu w naszym życiu. Teraz mi jest naprawdę żal kapłanów, którzy chodzą po ulicy jak ścięci, a bo wszyscy jesteśmy, prawda, pedofilami, taki nas łatka. No ale czego ty się martwisz? Należy do Pana Boga. Jak na Jezusa mówili? Kłamca, oszust, prawda, obżartu. I On cię nie obrażał na tych ludzi, On ich kochał. I to jest trudna miłość, nie? Pan Jezus mówi, niczego nie obiecywał, tylko powiedział, ja tak właśnie rozważałam, weź swój krzyż, ale swój krzyż. Ty nie masz dźwigać krzyża Jezusa, bo każdy ma swój krzyż na swoją miarę. I Pan Bóg wie, ile zdołasz udźwignąć, ale też da łaskę, nie? Że poniesiesz ten krzyż. I weź swój krzyż i chodź. A o krzyżu się mało mówi i boimy się krzyża. Natomiast on jest znakiem dodawania. Każde przeżycie najtrudniejsze, a życie już, ponieważ żyję już 46 lat ślubami, no to były różne, prawda? Różne zawirowania, różne kryzysy. Natomiast zawsze on dodaje, dodaje, a my się tego boimy. Nie. Bo on łączy właśnie, mamy, i Pan Jezus powiedział Faustynie, ty masz przez swoje modlitwy łączyć niebo z ziemią. Masz łagodzić gniew Boży. Koronka jest na uśmierzenie gniewu Bożego dana, a rozpięte ramiona, które my też w czasie koronki rozkładamy, czy leżąc też, modląc się krzyżem, też na znak krzyża, obejmujemy cały świat. I on jest dla całego świata, nie? Nie tylko dla Polski, ten strój nieraz też jest skojarzony z Polską, dla całego świata. I powiedział też, powierzam dwie perły drogocenne sercu Twoim, osoby zakonne i kapłanów. I powiedział, biada światu, jeśli zabraknie zakonów, to świat przestanie istnieć. To są niesamowite słowa, to jest już koniec dzienniczka, ale te słowa Jezus mówi. I my jakby zapominamy, że muszą być te źródła modlitwy. Świeccy mają inną rolę, inne zadanie. Natomiast my mamy się troszczyć, żeby Jezus nigdy nie był sam. I dlatego godzina trzecia, godzina miłosierdzia, Jezus powiedział, nie, że dla godziny 15 ma być koronka. Nie, koronkę można odmawiać całą dobę. Dla godziny 15 mamy być pod krzyżem i przełamywać samotność Jezusa. Powiedział, że tak był strasznie samotny, że ta modlitwa, prawda, z psalmu się wyrwała. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I przełamywać jego samotność, a równocześnie uczynił nas szafarkami Bożego miłosierdzia. W tym momencie, kiedy żołnierz przebił jego bok, wypłynęła krew i woda. I ona obmywa cały świat. I my tę krew i wodę bierzemy w swoje ręce i obmywamy cały świat. Żeby po prostu te grzechy zostały obmyte, bo żeby męka Jezusa nie była nadaremna, żeby wszyscy ludzie widzieli, że są odkupieni i nie muszą zasługiwać, tylko skorzystać z tego, przyjąć. Pan Jezus mówi, ja, palą mnie płomienie miłosierdzia, a ludzie ich nie chcą przyjąć. Przynajmniej ty przychodź, bierz ile chcesz i rozdawaj komu chcesz. Siostro, ale to jest dla niektórych tak ogromne odkrycie, tak ogromne zaskoczenie, że ja nie muszę na nic zasługiwać, że ja nie muszę spełnić całej listy obowiązków, nakazów, zakazów, tylko po prostu Pan Bóg mówi, słuchaj, ty jesteś wyjątkowa, to dla ciebie oddaję życie, to ciebie kocham jak nikogo innego. Nie muszę zrobić czegoś od do, prawda? Tylko przyjąć, nie? Przyjąć. Siostro, ale siostra powiedziała tutaj właśnie o tych dwóch perłach, o zgromadzeniach zakonnych, o kapłanach. My mamy takie zaufanie do sióstr zakonnych i mam wrażenie taką, może nie zawsze łatwość, ale taką chęć oddania naszych trudnych spraw zgromadzeniu zakonnemu. Wiele razy siostra spotyka się z takimi prośbami o modlitwę, o wstawiennictwo, o to, żeby no, od czasu do czasu na tej dziesiątce czy podczas koronki do Bożego Miłosierdzia wspomnieć o kimś, kto zmaga się z jakimiś problemami. To jest piękne, dlatego że no, czujemy się potrzebne. Nie? Czujemy się potrzebne. To, że jesteśmy Panu Jezusowi potrzebne, to nie ulega wątpliwości, ale też jesteśmy ludźmi i potrzebujemy tych znaków. Jeśli ktoś przychodzi i prosi, czy dzwoni, czy tam pisze, prawda, maile, no to wtedy wiemy, aha, czyli Panie Jezu, działasz. Działasz i modlimy się, ogarniamy, zapewniamy i no rzeczywiście teraz taka radość, bo maleńki Wojtu się urodził i tam były bardzo poważne problemy z serduszkiem, czy przeżyje. No i po operacji już ma 3 miesiące i przyszli do nas do kaplicyśmy razem dziękowali, że uratowane życie. Także dużo jest takich spraw też trudnych rodzinnych, bo dzisiaj też wyjścia z nałogów, prawda, to już nie tylko alkohol, ale i narkotyki, różnego rodzaju uzależnienia hazardowe, prawda, i inne. I to są takie bóle, z którymi ludzie się dzielą.
Ale żeby przyjąć te intencje, to my najpierw ofiarujemy się każdego rana. Jest dzienniczka 309, taki akt ofiarowania się, że jestem ofiarą, szczególnie oddaj swoje życie, duszę i ciało za grzeszników, którzy utracili nadzieję. I to jest, że ludzie tracą dzisiaj nadzieję. I my za nich oddajemy i wszystkie cierpienia przyjmiemy w ich intencjach, żeby nie popełnić samobójstwa, żeby rodzice nie dokonali aborcji, żeby nie było eutanazji. I dopiero kiedy ja staję się ofiarą, ale mając świadomość swojej grzeszności i że ja pierwsza potrzebuję Bożego miłosierdzia, no to wtedy ja mogę tym ludziom pomóc i dać nadzieję, Bożą nadzieję. Nie moją, tylko nadzieja, która płynie z obrazu Jezus, ufam Tobie. Dlatego ten podpis Jezus chciał, żeby był pod obrazem, bo nawet jak spojrzysz, nawet jak niewierzący spojrzy, to jest modlitwa, jak przeczyta. To jest akt ufności. I to dał Jezus lekarstwo, nie? Przychodź z naczyniem po łaski. Przychodź i obraz jest naczyniem. I to nie tylko, że prawda, jest tam Jezus tak, nie, On jest żywy i On działa. To jest, na obrazie jest Bóg, który właśnie trójjedyny Bóg, który wychodzi, bo to jest chodzący Jezus. Mnie to zafascynowało w obrazie, że nareszcie nie stojący martwy Bóg, idący ten krok do przodu. I On nas szuka, gdziekolwiek byśmy się nie zagubili, On zawsze będzie nas szukał, tak jak Adama. Gdzie jesteś? To jest Bóg, który w Biblii właśnie szuka. Nawet interpretacja obrazu była taka, że promienie biało-czerwone to symbolizują ofiary. Bibliści to wymyślili. Ofiary. Czerwony promień, ofiary starotestamentalne krwawe. Biały promień, ofiara Chrystusa. I że właśnie to jest obraz Boga. Treść obrazu, myślę, jeszcze nie do końca rozczytana, zawarta w tym, że Faustyna, widząc Jezusa, umiała przekazać to panu Kazimirowskiemu, który tak dokładnie odmalował Jezusa, że nakładając całą turyński, prawda, czy chustę z manopello, to jest jedno. Ależ siostra czyta mi teraz w myślach. Ależ siostra czyta mi w myślach. Ale co jeszcze pięknego? Nakładając siostra Blandina, prawda, która się zajmuje chustą z manopello, tak. Ona pięknieśmy gadały bardzo długo, ona nałożyła na Matkę Bożą Jasnogórską. A ona... o tej historii nie słyszałam. Słyszałam o nałożeniu chusty, tak, z manopello na całun. I całunu na obraz Wileński. Tak. Tak. Ale ona nałożyła, ponieważ to jest Niemka, Preciso, nałożyła też właśnie całun na nasz Jasnogórski. Mówi, czego wy szukacie? No przecież syn jest podobny do matki. Nos, wszystko się zgadza, rozstaw oczu. Matka Boża Częstochowska jest matką człowieka z całunu. To jest w ogóle niewiarygodna dla mnie historia. Jest... Całkiem niedawno rozmawiałam z moją znajomą, która jest teologiem, mm-hmm, i powiedziałam, zobacz, ludzie nie są w stanie zrozumieć, uwierzyć w tą prawdziwość chusty z manopello, tak, całunu, czy mm-hmm, obrazu Jezusa Miłosiernego, a wierzą we wróżki, w horoskopy, w przypadki, w kolory, tego typu rzeczy. 13 czarny kot. Po prostu nie jestem w stanie tego pojąć. Natomiast mm-hmm, ten fenomen chusty z manopello, tak, całunu i obrazu Jezusa mm-hmm, Miłosiernego, to jest dla mnie historia absolutnie niewiarygodna, ale to jest to samo oblicze Jezusa. Tak. Natomiast siostro, jakie jest to oblicze Jezusa, które siostra ma wymalowane w swoim sercu? Najpiękniejszy z możliwych. Jestem najpiękniejszy synów ludzkich. I właśnie jak mówię, wybór, nie? No, po ludzku, odrzucenie jak gdyby człowieka, nie? Ale to się nie myśli w tym momencie, że idąc za Panem Jezusem, ja straciłam tam 10 byłych mężów, byłych możliwych mężów, prawda? Ja znalazłam perłę, nie? I dla tej perły oddałam życie. I on jest najpiękniejszą perłą. Dlatego jest najpiękniejszy, niewyobrażalny, nie? Obraz jest jakimś, no, mizernym odbiciem, mówię, nie? Bo to jest Bóg wcielony, który przyszedł do nas, żeby nam łatwiej było wierzyć. Bo nam trudno, to co Faustyna mówi, że trudno opisać, Paweł pisze, ani oko nie widziało, prawda? Co Bóg przygotował, jaki jest Bóg. Ona przedstawia też Trójcę Świętą, widziała 3 kryształowe wejścia i taką jasność kryształową i z tej jasności wyszedł Zbawiciel ze środkowych drzwi. Więc opis Trójcy Świętej nieprawdopodobny, ale też zastrzega, że nie jest w stanie oddać tego słowami. Czy zaślubiny mistyczne, nie? Nie jest w stanie słowami oddać. I teraz ja mam obraz Jezusa Miłosiernego, który na pewno jest podobny do obrazu. Na pewno. Spojrzenie jak skrzyżanie. I teraz na ile ja w swoim życiu, swoim życiem, moje oblicze będzie mówiło o miłosierdziu. Ale siostra mówi o tym oblubieńcu, o tym najpiękniejszym, tak, wizerunku. Natomiast też gdzieś po drodze w siostry planach było założenie rodziny, mm-hmm, też ze względu na dzieci. Tak.
nie bolało, że tych dzieci nie ma? Było przewartościowanie, ponieważ pracowałam też z młodzieżą, samotnymi matkami, prawda? I też wołały mamo czy babciu. Szłam do domu samotnej matki i na przykład mama chorowała w szpitalu i ta mała, no widziała, nie? I dzieci, Baba Jaga przyszła, bo jeszcze był czarny strój, Baba Jaga przyszła, nie? A ta mała leci, nie, to jest moja babcia. Więc jakby Pan Bóg to... Ale przełożenie na płaszczyznę macierzyństwa duchowego, że ja mam rodzić duchowo i to jest trudniejsze. Przygotowanie prostytutki do spowiedzi. No to ta spowiedź była najpierw, prawda, u mnie. Jak nazwać? Jak to księdzu powiedzieć, żebyś nie zgorszył? No bo znały tylko wulgaryzmy, nie? I teraz jak przygotować do sakramentu spotkania z Jezusem, żeby to nie było, że kratka i ksiądz. Ty idziesz do Jezusa, który cię kocha i cię obejmuje i przytula i teraz będąc w Jego objęciach, ty Mu wyszlochaj te swoje grzechy, nie? I ponazywaj to, ponazywaj, nie bój się, to nikt ci nie będzie osądzał. Nikt ci nie będzie osądzał, bo On te wszystkie grzechy już zaniósł Ojcu na krzyżu. I także tego nie brakuje. Nie brakuje, bo jeśli widzisz, się rodzą, czy się rodzą powołania, prawda, czy kapłan przychodził też w poradnik, posługiwałam przy Sanktuarium Miłosierdzia Duchowej, przychodzi kapłan, siostro, ja odchodzę z kapłaństwa. Podjąłem decyzję, ale jeszcze szukam tu Miłosierdzia Bożego, nie? Panie Jezu, Ty mów, bo co ja mam powiedzieć, prawda? No i miałam taką, no, w bibliotece stał Pan Jezus frasobliwy. I mówię, no pomóż, ratuj, nie, Duchu Święty. I mówię, księże, jeśli ksiądz cierpi tak jak Jezus ten, to może ksiądz odejść. Ale na pewno księdza cierpienie są tak jak Jezusa. To jest jedyne, najpiękniejsze powołanie, kapłaństwo, prawda? Że ksiądz w czasie przeistoczenia mówi, nie, to jest ciało Jezusa, to jest ciało moje i krew moja. I nie wolno rezygnować, on nie będzie szczęśliwy. Nie będzie, bo to jest tylko chwilowe, prawda, jakieś załamanie i tak dalej. Jeśli ksiądz przyszedł tu do miłosierdzia, Pan Jezus przyprowadził, proszę iść przed obraz Jezusa Miłosiernego, ucałować Faustynę w relikwiach. Pomoże. Nie jako magię potraktować, ale zapatrzyć się w Jego oczy, po prostu być w Jego obecności. Bez słów pokazać swoją nędzę, ale nic nie trzeba mówić, On wszystko wie, nie? Ale być. Nie bać się tej obecności, nie uciekać. Bo najczęściej się rano potem, no jak doszło do tego, no niestety wchodzą w nie takie portale, prawda? I to potem obraz zostaje. Obraz zostaje w pamięci i potem sobie nie możesz poradzić, ja chcę być uczciwy. Bo ja na ołtarzu mówiąc ciało moje, niestety, no widzę pornografię, nie? I wchodząc w takie, diabeł bardzo kusi i kusi księży, dlatego że wie, jaką moc oni mają. Anioł, który udzielał Faustynie Komunii Świętej, powiedział, że on nie może spowiadać, bo chciała się spowiadać Faustynę u niego. Mówi, takiej mocy nie mają aniołowie, tylko kapłani. I myślę, że brakuje tej świadomości i głębokiej wiary, że Jezus jest w nich i poprzez nich Jezus działa. Nie oni działają ludzką mocą. Ale jeśli zejdziemy na płaszczyznę, prawda, myślenia ludzkiego, no traci się wszystko. Siostro, to też chyba bierze się z tego, że my zatrzymujemy się przed krzyżem, ale nie chcemy tego krzyża przeniknąć. To znaczy, my zatrzymujemy się na śmierci Jezusa i zapominamy o tym, co jest absolutnie najważniejsze. My zapominamy o tym, że Jezus zmartwychwstał. Stajemy przed krzyżem smutni, jest ból, jest rozpacz, jest krzywda też, tak? Tak, niezrozumienie, osamotnienie. I tak też się zachowujemy, mam wrażenie, w konfesjonale, że przychodzimy, bo musimy z siebie coś wyrzucić, tak. Tylko trudno jest nam zrozumieć, że my dopiero tam nabieramy mocy. Tak. I im częstsza spowiedź, boimy się spowiedzi, czy no właśnie dawniej była praktyka, prawda, pierwszych piątków miesiąca, 9 pierwszych piątków miesiąca i dzieci jeszcze to niektóre praktykują. Natomiast my widzimy, że im bardziej zbliżamy się do Pana Jezusa, no bo taką mamy nadzieję, nie? Że jeśli jesteśmy blisko i to jest mój mąż, więc on się też troszkę o moją doskonałość, o moją świętość, to tym więcej grzechów niedoskonałości człowiek w sobie widzi. Jeden właśnie kapłan powiedział, że no jak słońce przenika przez szybę, prawda? No to wtedy w tych promieniach widzimy wszystkie pyłki. Jak słońca nie ma, to szyba jest czysta i tu powietrze też jest czyste. Natomiast jak są promienie słoneczne, widzimy, ile tam jest brudu. I tak samo z nami. Jak idziemy, my się spowiadamy co tydzień. I mówią, odkurzanie aniołków, nie? Z czego się siostry spowiadają? No właśnie. Z czego? Z niedoskonałości. Że mogłam się uśmiechnąć ładniej do siostry. Że tam zauważyłam, że zwykły papierek przysłowiowy leży na ziemi. No podnieś go. Ale ofiaruj w intencji. I Faustyna mówiła, ważna jest intencja.
cudowny fragment właśnie świadczący o miłości i zażyłości Faustyny z Jezusem, że była już w łóżku, siedziała, nie mogła nic zrobić. Pokuty jej przełożeni zabraniali, posty tak samo. No to robiła szydełkiem. I poczuła takie natchnienie, że ma poprosić właśnie Trójcę Świętą mieszkającą w mojej duszy, bo przyjęłam Ciebie dzisiaj, prawda, w Komunii Świętej. Ja proszę Ciebie, żebyś z czyśćca przeprowadził do nieba tyle dusz, ile ja zrobię oczek szydełkiem. Szalona prośba, nie? Ojej. Wiadomo, że jak się robi automatycznie, to co? I Pan Jezus mówi, czy Ty wierzysz, mnie poprosiło bardzo wiele? A ona mówi, tak, bo wiem, że Tobie jest dać łatwiej wiele niż mało, bo jesteś wszechmogący. No i Pan Jezus mówi, czy nie zadość prośbie Twojej? Taka odwaga i szaleństwo świętych, nie? Wiedząc, znając Boże serce, właśnie to, co na krzyżu zostało przybite. I Pan Jezus nowennie do Miłosierdzia Bożego zaprasza nas wszystkich, wejdź do serca mojego. Dziś przyprowadź mi do mojego serca ludzi właśnie oziębłych, którzy sprawili mi najwięcej bólu w Ogrójcu. Przez nich pociłem się krwawym potem. Dziś sprowadź mi dusze dzieci, dusze pokorne. I zanurz je w przepaściach miłosierdzia mojego. W sercu Jezusa jest dla każdego z nas mieszkanie, obrazowo oczywiście, nie? Ale żebyśmy się nie bali tego serca, że ta krew nas obmywa i oczyszcza. I my poprzez krew właśnie stajemy się to, jak Apokalipsa mówi, nie? Obmyci we krwi baranka. I wszyscy w tej krwi jesteśmy obmyci, niezależnie czy ksiądz, czy biskup, czy maleńkie dziecko. I to jest najpiękniejsza cena, jaką Bóg mógł dać. I dlatego właśnie jedyna rana, której się nie bolała, to jest przebicie serca, bo on już nie żył. Ale wtedy właśnie pełnia miłosierdzia się ukazała. Oddał ostatnią kroplę krwi, a równocześnie świadectwo dla niedowiarków, że dopiero po śmierci człowieka białe ciałka oddzielają się od czerwonych. I Jezus naprawdę umarł. To nie była śpiączka, jak chcą niektórzy, prawda? Nie, Jezus naprawdę umarł. I w tych strumieniach krwi i wody nas nieustannie obmywa, tylko mamy przyzywać Bożego miłosierdzia. To, co zrobił też święty Jan Paweł II, którego, wiadomo, wkład w dzieło Bożego miłosierdzia jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobne to, co zrobił, prawda, wyniesienie siostry Faustyny do chwały ołtarzy, ustanowienie święta miłosierdzia Bożego dla całego świata. I co jest najpiękniejszą tajemnicą tej ubogiej Faustyny z polskim nazwiskiem, nie? Kowalska. Faustyna, znana tak, na całym Helenka świecie. Kowalska. Helenka, znana na całym świecie. Miałam łaskę być w Papui Nowej Gwinei, gdzie Papuasi nie wiedzą, kiedy się urodzili, bo tam nikt nie zapisuje, prawda? Ale wiedzą, że w dalekiej Polsce Jezus rozmawiał z Faustyną. Myśmy się tam próbowały nauczyć tej koronki, prawda, w ich języku. Nie, a oni do nas, wy nas nauczcie koronki po polsku, w tym języku, jakim Pan Jezus rozmawiał z Faustyną. Wiara prostych ludzi. To nie tylko Polska ma szczęście, ale miłosierdzie Boże jest jak iskra i myśl ogarnia cały świat. I teraz wierzymy, że obmyje ten świat taki, jaki jest. A może, siostro, my za dużo kombinujemy. Po prostu, po ludzku. Powiedziałabym tak prosto z mostu. Może za dużo kombinujemy, za dużo wymagamy od innych, za mało od siebie. Może brak nam tej nadziei, o której tak. Siostra wspomina. Może brak nam wiary w Boże miłosierdzie po prostu. Jak tę iskrę w sobie rozpalić inaczej? Zacznę tak jak właściwie, jak rozpoczęłam tę dzisiejszą rozmowę. Jak pozwolić, żeby Pan Bóg w nas tę iskrę rozpalił? Przybliżać się do Niego. Nie bać się. No chociażby wstając rano, przeżegnać się i poprosić, Panie Jezu, cały dzień Tobie oddaję i bądź blisko. My zapomnimy o tym w ciągu dnia, ale On nie zapomni. On nas nie opuści. I takie akty miłości, nie? To się nazywało dawniej akty szczyliste. Była też taka praktyka, że na przykład co 15 minut czy co pół godziny, jak była wspólna praca sióstr w milczeniu, przyzywamy Bożej obecności. Czy obecność Boża? Jezus jest tu. I to starczy, nie? Minuta ciszy i dalej praca, nie? Wychodzimy, zapominamy o tej nadprzyrodzoności, która jest. Przecież tutaj z nami w studio są aniołowie, stróżowie, są święci. I tej rzeczywistości my się boimy, czy nie chcemy, boimy się, że to będzie nas obowiązywało do jakiegoś wysiłku, bo to kosztuje, prawda, do intensywniejszej pracy nad sobą, do tego, że będzie więcej miłości wśród nas. Bo Jezus powiedział, że charakterystyką tego nowego zakonu ma być ufność i miłość. Niby takie proste, prawda? Im więcej zaufasz, tym więcej dostaniesz. Tak, Panie, sam czynię się zależny od Twojej ufności.
i miłość. Pan Jezus mówi, miłość została wygnana z klasztorów. Na to powołałem klasztory, żeby one rozpalały iskrę miłości w świecie. A one mają tyle miłości, która się ledwie co tli, żeby się utrzymać przy życiu. Jeśli nie rozpalią ognia miłości na nowo, poddam ich w zagładę tego świata. Takie są słowa Jezusa. I to jest, nie brzmi jak groźba, tylko ostrzeżenie. Choć mnie trochę przeraziło. Dobry ojciec troszczy się o dzieci, nie? Nie zawsze daje słodkie cukierki. Lekarstwo nie zawsze jest przyjemne, jest gorzkie, ale służy, prawda, wyzdrowieniu. Jezus daje nam takie środki, no właśnie pokuta, prawda, post. Zanika to. Zanika pokuta, zanikają posty, zanikają nocne modlitwy w klasztorach. Idziemy, no właśnie, bo się trzeba dostosować, bo dzisiejszy człowiek jest słabszy, bo w średniowieczu człowiek mógł więcej pościć, więcej czuwać z Panem Jezusem. Teraz jest słabsze pokolenie. Moc jest, płynie z krzyża. Moc jest Jego, nie naszą mocą. Ciała są słabe, co prawda. Faustyna podaje taki przykład, gruźliczka, prawda, chora, już wykończona była gruźlicą, która została za późno, prawda, zdiagnozowana. I ona modliła się i mówi, czułam, że nie otrzymałam tej łaski. Druga godzina modlitwy nocnej, miała na to pozwolenie. I trzecia godzina modlitwy. I mówi, dopiero pod koniec tej modlitwy poczułam, że otrzymałam tę łaskę. I Pan Jezus wtedy mówi, zatrzymuję łaski na koniec modlitwy, bo takiej wytrwałej modlitwy zależy los świata. I popatrz, co robiłem w Ogrójcu. Nie? Modliłem się. I im jest ciężej, tym powinniśmy nie szczędzić przede wszystkim w klasztorach. Z hojnością w klasztorach klauzurowych, z hojnością modlić się i rozdawać tę modlitwę całemu światu. Nie? Szczególnie tym, którzy utracili nadzieję, czy też prośba za dusze w czyściu cierpiące, że ich cierpienia są niewyobrażalne. I też Faustyna była, miała tę łaskę, że była i w czyściu, i była i w piekle. Więc te rzeczywistości istnieją. I dusze w czyściu cierpiące właśnie powiedziały, że nazywają tak pięknie Matkę Bożą Gwiazdą Morza, że ona przychodzi, ochładza ich cierpienia. Ale też na te biedy dzisiejszego jakby świata, jak rozpalać tę iskrę. Dzienniczek jest kopalnią, nie? Ja znam dzienniczek, miałam łaskę pracować przy pierwszym wydaniu dzienniczka w Rzymie z ojcem postulatorem, także to jest niesamowita historia. I tam Matka Boża właśnie też przychodzi i Fausta mówi, nikt takiej Matki Bożej nie widziałam. Matka Boża Kapłańska. Prosiła, żeby nazywać ją takim tytułem. Zobaczyła Maryję dzieciątkiem na ręku. Maryja była piękna, jak zwykle. Miała białą szatę, na niej były złote gwiazdki, narzucony płaszcz, przeźroczysty welon, na głowie korona z krzyżykami i dzieciątko na ręce. Potem dzieciątko spuściła, że ono już umiało chodzić, więc gdzieś tam półtora roczku, dwa latka mogło mieć. A Matka Boża wzniosła rękę do góry i prosiła, Boże, błogosław Polsce, błogosław, powiedziała, jestem Matką Bożą Kapłańską. Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. Idź i powiedz o tym kapłanom. Faustyna mówi, nic nie rozumiem z tego widzenia. Pierwszy raz widziałam taką Matkę Bożą i co to ma znaczyć. I też tak odczytujemy, że to jest też jedno z celów, dla którego Bóg powołuje zakon, że ta Matka Boża nie jest znana. I taka się też zrodziła myśl, żeby nawiedzenie tej Matki Bożej, właśnie kapłańskiej, że ona chce pomóc kapłanom, że ona jest dla nich Maryją, która właśnie z gwiazdkami też jest czytana, te gwiazdki, różne interpretacje, ale że powiedział Jezus, Pan Bóg Abrahamowi, będzie twoje potomstwo tak liczne, jak gwiazdy, jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza, nie? I właśnie tych kapłanów ma być tyle, żeby przebaczali, prawda, żeby szafowali sakramentami. I jest ich, Bogu dzięki. No są, pustoszeją nam seminaria i z przerażeniem patrzymy, żeśmy dożyli takich czasów. Ale ile jest w każdym z nas wierzących, ile jest z nas modlitwy, błagania o kapłanów i o ich wierność i świętość? No za mało. Za mało i dlatego nieustannie zawierzamy kapłanów, nie? Też czy właśnie podejrzanych, czy niesłusznie oskarżanych, nie? To najbardziej boli. No ale wtedy za mało właśnie, czy jesteś przed Najświętszym Sakramentem, czy wpatrujemy się w krzyż, nie? Tego ten krzyżyk mam tak jak Faustyna miała drewniany, nie? Ona taki miała, że po prostu przypominać, nie? Całować na przykład na ulicy, nie? Para się całuje właśnie też, no to ja też się całuję, nie? No, inaczej, inny tam ma wymiar, ale patrząc ze zdziwieniem, nie? Nie bać się tych gestów, które nam są potrzebne, prawda? Pocałunków. Dlaczego całuję płaszcz? Dlaczego całuję welon? No, proszę o łaskę czystości,
żeby na dzisiaj, Panie Jezu, na dzisiaj wiem, że mi łaski wystarczy, na jutro się nie martwię, bo ono do mnie nie należy. Dzisiaj jest tylko przede mną, ta chwila. I żebym ja tą chwilę święcie przeżyła. I to pragnienie świętości, które jest pragnieniem bycia z Nim i najbliżej, bo Faustyna mówiła, że są też kręgi odległości od tronu Bożego. Nie? Że właśnie, tak, to prawda. Tak, zobaczyłam swoje miejsce tak. W bliskości, nie? W bliskości Boga. I właśnie o to się mamy troszczyć. I dlaczego grzechy aborcji są tak straszne? Bo każdy człowiek jest powołany, żeby być chwałą Boga. A te dzieci są zabite i one nie oddają tej chwały, której Bóg jest godzien. Nie? Nie, że coś za coś, ale po to nas Bóg powołał, żebyśmy byli piękni, żebyśmy rozkwitali w naszym chrześcijaństwie. A my się wstydzimy w tej chwili chrześcijaństwa, nie? Wstydzimy się przeżegnać przed Kościołem, czy na początku podróży w pociągu, kto się dzisiaj żegna. No wstyd, nie? Jeśli jak ktoś jest wierzący, to jeszcze, no zobaczą siostrę, to tak nie wiedzą, jak się zachować, czy nawet jak się jest w przedziale, no to nie, siostra jest, lepiej tam nie siadać, nie? Więc czy jesteśmy znakiem sprzeciwu? Te rekolekcje przepiękne, które Karol Wojtyła wygłosił dla kurii rzymskiej, zaproszony przez Pawła VI, znak, któremu sprzeciwiać się będą. On był tym znakiem. A czy każdy z nas ma tę świadomość, że do tego jest powołany? To, co Symeon prorokował, nie pierwsza boleść Matki Bożej w czasie ofiarowania Jezusa, radość, że jest dzieciątko. Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i znak sprzeciwu. Myśmy nie poszli za Chrystusem, który jest showmanem i tak dalej. Nie. To jest Jezus, który niesie krzyż, ale który pokazuje zmartwychwstanie. Nie? Ja zwyciężyłam świat. Ja zwyciężyłam zło i zło jest pokonane. Bo szatan szaleje, mówię, to są ostatnie jego lata, tylko tak szaleje, prawda? Wydaje się, że on przejął rządy nad światem. Nie. Bóg trzyma świat w objęciach i kocha go i przytula, tylko świat ucieka. Fika, jak niegrzeczne dziecko. Ale ufamy, że miłosierdzie Boże wybuchnie z jeszcze większą siłą. Przecież Dzienniczek jest najczęściej tłumaczoną książką na ponad 100 języków. Jest już w języku tajskim, w chińskim, prawda? Jezuici się do tego przyczynili. No po prostu, czy fragmenty na przykład Dzienniczka. W Tajlandii bardzo trudno jest im przyjąć takiego Boga, który pozwolił się przybić do krzyża. Pani z Tajlandii mówiła, nie, to nasz król. Cesarz, to jest cesarz. Siedzi daleko, raz do roku się pokazuje, na tronie go niosą. Jest tam mała kropelka, widzę, że jest bardzo daleko. Ale to jest król niedostępny, nieprzystępny. A taki król, który wisi na krzyżu, ja takiego Boga nie mogę przyjąć. Prawda? Taki, który jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście. Który powiedział, ja jestem z wami aż do skończenia świata i który w Eucharystii pozwala się spożywać. Nie? To jest zjednoczenie no, nieprawdopodobne. Faustyna potem przybrała też imię Faustyna od Najświętszego Sakramentu. Eucharystia jest moją mocą. I we mnie płynie krew Jezusa, któraś tam siostra pierwsza królowa. O, idzie królewna. No i tak, bo jestem dzieckiem królewskim, bo we mnie płynie krew Chrystusa. I my nie mamy tej świadomości. Nie? I myślę, że takie właśnie obudzenie wiary, też właśnie poprzez naszą modlitwę, pokutę, obudzić wiarę w ludzie chrześcijańskim. Też w kapłanach, też w biskupach. Żebyśmy wierzyli, że Bóg jest wszechmocny i że naprawdę On rządzi światem. On kieruje każdym moim krokiem. I nie ma przypadków. Jeśli daje nam przeżywać coś trudnego, to do czegoś ma to prowadzić, nie? Ale już często brakuje nam takiej refleksji. Nie? Dlaczego się to wydarzyło? Na przypadek machniemy ręką. Nie trzeba się zastanowić. Nie ma przypadków. Bóg dał mi przeżywać trudną sytuację, bo może za chwilę ktoś zadzwoni i powie, siostro, jest tak i tak, nie? Czy nie daje sobie rady? Ty, mając to doświadczenie, twojej trudności nawet w modlitwie, prawda? Możesz wtedy pomóc po ludzku, nie? Znaleźć takie słowa, które no, będą oliwą na te rany współczesnego świata. Siostro, zostałabym w tym studiu z siostrą jeszcze naprawdę bardzo, bardzo długo. Zapraszamy do nas. Właściwie modlitwę. Mam całą masę pytań. Ale tak sobie myślę, że... To było piękne podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie spotkanie. Pierwsze, ale nie ostatnie. Bo naprawdę takie recepty na życie mogłaby siostra wypisywać. Takie recepty. Bardzo, bardzo siostrze dziękuję. I proszę o modlitwę. Ja również. Dobrze, zabieram, zamykam zawsze też, wczoraj jadąc w pociągu, pytałam w przedziale, taka była serdeczna atmosfera, jakie mają imiona ludzi, że będę się za nich modlić. I się bardzo ucieszyli. Bardzo się ucieszyli, chociaż dziewczyna powiedziała, ja jestem niewierząca. Ale to spotkanie było piękne
i podała swoje imię, żeby się modlić. Więc siostro. To jest, zabieram. Bardzo dziękuję. Zamykam w sercu Jezusa. Wszystkiego dobrego, serdecznie. Dużo błogosławieństwa, siostro, siły, cierpliwości do świata i do ludzi, siostro. I do siebie. No tak. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłaci. Dzięki serdeczne.